Dzień dobry, dzisiaj w naszym studiu pod jaskółkami witamy podsekretarza stanu, wiceministra Macieja Miłkowskiego. Dzień dobry, panie ministrze. No, witam serdecznie. Ostatnio dużo mówi się o wprowadzaniu zmian w podejściu do programów lekowych. Koncepcja jest taka, jak rozumiem, że nie będziemy mieli programów dla konkretnego leku, tylko dla jednostki chorobowej. Wydaje się to zmianą w bardzo dobrym kierunku, ale na czym to dokładnie ma polegać? Ta zmiana właściwie była już dużo wcześniej realizowana. Czasami technicznie trzeba było zrobić program lekowy, ponieważ nie wszystkie firmy się dogadywały co do treści programu lekowego. Im więcej leków producentów, tym trudniej uzyskać wszystkie zgody, konsensus, ale ostatnio wychodzi nam to bardzo dobrze, bo firmy widzą, że pracujemy z ekspertami, analizujemy ich uwagi i dochodzimy do konsensusu i staramy się robić program lekowy jeden dla danego schorzenia. Z różnych powodów to jest bardzo istotne. Jedna to, żeby lekarze widzieli wszystkie możliwe linie leczenia, wszystkie możliwe leki, które są dostosowane do danego schorzenia i mają to w jednym systemie informatycznym. Wiedzą, że po przejściu jednego pacjent kontynuuje leczenie drugim lekiem i całą historię. W całym systemie widać to wszystko. No i lekarze też dobrze to traktują, mają w jednym miejscu cały schemat wielu linii leczenia, wiedzą, co należy przyjąć teraz, jakie to są wytyczne, że jeśli przyjmą dany lek, to w kolejności mogą wziąć kolejny, druga, trzecia linia, od razu widzą na lata do przodu. Oczywiście wszystko zależy od stanu zdrowia pacjenta, ale planują zawsze długofalowo. Czyli ta korzyść jest jednocześnie i dla pacjenta, który ma dostęp dzięki takiemu scalonemu. Rozumiem, że to polega na scaleniu dotychczasowych programów różnych dla leków, dla poszczególnych cząsteczek w całość. To jest strasznie duża robota tak naprawdę. Tak, wszystkie leki razem, w szczególności było to, jeszcze jest bardzo mocno rozdzielone w hematonkologii. I teraz planujemy na 1 stycznia połączenie programów lekowych, ponieważ właśnie tam były programy dla danych terapii, dla danych leków konkretnie i staramy się wszystko połączyć i to też ma duży element wartościowy, że nowy program Narodowy Fundusz Zdrowia musi kontraktować, musi ustalić, które szpitale powinny tym leczeniem się zająć. W przypadku, jeśli już mamy ugruntowaną pozycję poszczególnych szpitali, mają umowy, to z automatu mogą te leczenie nowe, które w danych miesiącach jest dopuszczone, przyjąć od razu po zrobieniu przetargu. Czyli już nie będzie oczekiwania czasami bez mała rocznego na pacjent na samym końcu tej ścieżki nie będzie musiał czekać tyle. Minimum 4 miesiące było zawsze, to jest takie minimum zdecydowane przy nowym programie. Czasami technicznie jeszcze też uzgadniany jest system monitorowania programów terapeutycznych. A tutaj od razu zmiana systemu monitorowania nie uniemożliwia rozpoczęcia terapii. Także to ja jest... rozumiem, że hematologia też jest, hematoonkologia jest dość wygodna do testowania takich nowych rozwiązań całościowych, bo w sumie wszystkie ośrodki hematoonkologiczne spełniają warunki, by podejmować się leczenia w programach lekowych. Tak. I tutaj można to dobrze prześledzić, będzie cały proces, jak to wygląda. Prawie wszystkie ośrodki, ponieważ
Tu mamy jeszcze terapie genowe, które wymagają No tak, one przeszczepienia są komórek specyficzne. i one są właśnie specyficzne. One wymagają zgodnie z zatwierdzeniem tych leków do stosowania certyfikacji ośrodka przez podmiot odpowiedzialny. Tych ośrodków nie musi być dużo, to muszą być centra kompetencji i jednocześnie te ośrodki muszą mieć zgodę Krajowej Rady Transplantacyjnej Ministerstwa Zdrowia na przeszczepianie komórek. No Także tak, to ale to jest są bardzo już taka tak specyficzna specyficzna, tak terapia, ostateczna terapia, wymagająca tak. naprawdę bardzo sprawdzonych fachowców i Tak. w pełni przetestowanego ośrodka pod każdym Tak. względem. A czy oprócz hematoonkologii inne nowotwory mogą spodziewać się również takich zmian programowych? Bo coś słyszałam o raku pęcherza, że szykujecie Państwo Nie, rak też pęcherza to jest w zmiany. ogóle nowy problem. Teraz od 1 listopada pierwszy lek dostał dofinansowanie. Za moich czasów wydałem 2 lata temu decyzję negatywną dla pierwszego leku w tym wskazaniu, ale skuteczność była bardzo niewielka. Statystyczna była, ale średni mediana długości przeżycia była około 2-2,5 miesiąca, to bardzo niewiele. A teraz zdecydowanie lepsze wyniki. Oczywiście też nie takie, jakbyśmy sobie oczekiwali, ale już bardzo istotne statystycznie. W związku z tym przyjęliśmy tą pierwszą nowy program rak pęcherza. Nie za bardzo można go było łączyć z innymi wskazaniami. No, w raku płuca bardzo mocno planujemy zmienić program lekowy też na styczeń, bo wiele cząsteczek wchodzi. Także jak analizujemy, jak mamy kilka nowych substancji, to staramy się tak dopasować. Czasami zastanawiamy się, do którego właśnie programu lekowego, gdzie najbardziej pasuje, gdzie ta, bo to są pośrednie jednostki chorobowe. Czasami teraz do raka płuca jest wskazanie międzybłoniakopłucnej. Nie Znaczy jest sami, to. czy jednostki chorobowe się łączą, czy jedna cząsteczka jest Tak, wykorzystywana w wielu nowotworach. jest w wielu nowotworach, to też jest w ogóle zupełny ewenement właśnie, że bardzo różne nowotwory są. Olaparib jest takim przykładem właśnie jajnika, teraz trzustki. Czyli wielofunkcyjny po Tak, prostu. tak. Czyli możemy mieć nadzieję na to, że ta elastyczność będzie postępowała i będziemy leczyli coraz to lepiej, bardziej dopasowanymi programami lekowymi, coraz więcej pacjentów. Tak, oczywiście taki jest cel, żeby lekarze mieli możliwość wyboru, żeby patrzyli na pacjenta, na jego historię choroby, na jego przeciwwskazania do poszczególnych terapii i żeby mieli dla każdego wybór. Właśnie często przyjmowaliśmy najgorsze terapie. Lekarze mówią, że to jest, załóżmy, dla 10% pacjentów, że ta terapia nie jest przełomowa, ale okazuje się, że dla niektórych pacjentów jest to jedyna terapia. W związku z tym też warto, chociaż gorsza niż inne, ale każdy pacjent jest inny. Dziękujemy panie ministrze i czekamy na więcej dobrych Dobrze, wiadomości. dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.